Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w King's Bounty Legenda. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od walki z tym konnym smoczkiem, co tu jest, jego kolegami orkami. Ale zanim jednak to zrobię, to założę mój zajebisty miecz pogromcy smoków. A także zrobię sekundę cięcie, żeby zregenerowałem się na maksimum mana. No i dobra, jesteśmy już w walce, mana zregenerowana, więc czas na rozpierdol, panowie. Zaczniemy może od użycia magii? Nie, zaczniemy, bo te smoki są odporne na magię, zapomniałem. Że OP smoki są odporne też na magię. No, przyjemna sprawa. Więc co, może zaczniemy od jakiejś magii bezradności na przykład? Też nie da rady. Cokolwiek da radę? Pewnie nie. Czarne smoki OP, nie ma co się oszukiwać. To co, no to może skoro my nie możemy uszkodzić smoku, to wspomóżmy siebie. Wiesz co, smoku, czekaj tutaj na jakąś akcję. Wiesz co, wężu, nie możesz się tak wstawiać, bo tu masz łatwo oberwać z kontry. Tutaj siedź i się broń. Czyli o kurde, będziemy kurczyć splasha, to draństwo. Nie będzie smoku, kurczyć splash właśnie. O, no, tylko 1800 damage'a w uszu, no właśnie. O, tego smoku sobie jakoś tam miarę wytrzymać, ten ich atak ogólnie. Czy też szaman pokaże, że umiesz co nieco pozwalać i przywalczyć z mamą. Ostro. Ostro! Teraz przyjmijmy szał, zostaw z tyłu gości. Będą przyda. Łucznik osób, gdzie pisać 9 smoków, to są zbyt groźne dla ciebie. Natomiast ty z mocą zabójcy smoków, to nie masz żadnego problemu, żebyś rozwalił to par. Smoków. Takich tam pewnie ulgę, tam takie pchi. Nawet nie jest całkiem duży damage. Czy tam radę te 9 smoków bez straty raczej zabić? To może problematyczne. Nasz smok może spróbować na ogień 50%, raczej damy. Na szczęście nasz smok, właśnie do tego smoka co jest tutaj, nie wali z ognia. A ba, nawet nie musimy się na kontrę bać, bo kurde musimy wystać pomalę. O! A tamte się nie boi magii, żeby było śmieszniej. Znowu nie szpala łuczników, bo to jest draństwo już. To już podchodzi pod napastowanie seksualne moich uczniów. Bolo! I wiecie, smok odporny na ogień, to smok nieodporny na ogień, to jednak nasz smok ma przewagę. Wiesz co, powiem, wróć. Podejdź tu i ciknij go w kit. Natomiast reszta tej widzę wrogów sędzią by została deszczem. A także rzucenie temu im przed nogi byłoby dla nich też bardzo miłe. Użyć ostatniego smoka, bo nie ma konty, ponieważ użył kontra naszego jadeitowego. Tam jakiegoś tam innego smakowego, zwłaszcza już tak. Zbrojni może iść. Smok znów spala łuczników, ale jak mogło być inaczej. My natomiast robimy rozpierdzie na polu bitwy deszczem ognia. I przyciągnięciem naszego smoczusia. Siup. Dzień dobry, ja tu tylko chciałem was pożyczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz doktorku co? Dzień dobry. I widzicie, po wokół smoków ta walka jest tylko kwestią sekund. No może minut. Bo wróg się dość niepodważalnie wolno przodu. No dobra, no to może być tak. Gwiazdze, to czemu by nie? Cycki! Cycki, czekaj. Uciekający Cycki 2, nowy film. Prawda, to film na koncie pokazuje. Po Amerykańców. Choć to nikt inny w tym wszechświecie nie robi filmów. Pełnometrażowy, jak tylko Chińczole, Japończycy i Amerykanie. No jeszcze Polacy, ale ma też w tych polskich filmów to. Gdzie są czasy czterech pancerni, hipsa, takich fajnych seriali? To nie, niestety czterech pancerni, hipsa to nie był film. Więc nawet możemy się pochwalić tym, że mieliśmy czterech pancerni, hipsa. Bo to naprawdę był po prostu serial. To powiem, Polska chyba żadnego drugiego filmu nie wypuściła. Chociaż mogę się mylić, nie znam się żadnego filmu. Przyznam się bez bicia, nie powinienem tak mówić, bo nie znam się żadnego filmu. Ale wiem tylko jedno, te polskie nowe działania po prostu są straszne. To jest to samo, tylko wałkowane po 10 000 razy, Boże.
zadam wam największą tajemnicę wszechświata. Ale się jestem zły. Dobra, po całej żabę, nom. Nasza postać lubi całować żaby. A my mamy zwycięstwo po swojej stronie. Jej. Cała kraina jest czysta. Jej. Czyli że oto będę czystym magiem. Jej. Po prostu będę mógł teraz wrócić po jednostki. I to tyle. Jej. No dobra, elficzki, raczej elfy, bo tu nie są wszyscy kobiety, tylko faceci chyba, czy nie mam pojęcia, jak są takie geje, to wiadomo. Kobieta tam za faceta może będzie się podszywać, jak gdyby nigdy nic, są facet za kobietę. I to jest zmuszone strasznie społeczeństwo. Bo długo iść, tak po japońsku. A że długo usi, czyli elfy są zazwyczaj takie właśnie, no ciut zboczone. Znaczy takie zboczone, ciut, właśnie faceci są bardzo tacy, no ten teges. To jest świat artystów i innych ustrójstw. Zero, prawdziwy mężczyzn. Prawdziwe kobiety właśnie są u elfów, a prawdziwi mężczyźni u krasnali. Taka prawda. Przynajmniej w tym uniwersum. Jeszcze może u demonów są mężczyźni. I kobiety zresztą też. Kobiety to demony. Dziwne stwierdzenie. Ale po części prawdziwe. Zobaczmy do Darionu. Jej. Jej, będzie robił stwierdzenia. No, ja czy nic z tego dobrego nie wyjdzie, więc może się po prostu przymykę na nim jakieś feministki, organizacje stowarzyszonych niegajowych elfów, stowarzyszenie piących krasnoludów i tym podobnie się do niej przyczepi. Stowarzyszenie wielbicielek krasnoludzkich kobiet. Zresztą się na niej przyczepi, że są the best i w ogóle są super sweet i mega pro. No nie wiem, dopnąć mordę, no tak. A zrekrutujemy jednostki, damy je do rezerwy. Jeszcze tylko pójdziemy sobie po szamanów i będziemy gotowi, by wyruszyć do krainy śmierci. A może zajmę sobie. Tutaj pamiętam, że większość walk żeśmy wygrali, prawda? Ale zostały bo jedna z tej walki w tym całym zamku. A także Eminem też zapewne czeka na swój rychły wpierdol, którym kiedyś obiecaliśmy. Serio? Takie oddziały? No właściwie to nie jest takie słabe. Tych łuczników serio jest bardzo dużo. Smok i stan. Bąs do boju, szaman holisz, drinking czacz. I też się tak postara. Ucznik kłada na salwach pająki. Zbroj, też niech się przejdzie, czemu bo nie. O, ale się przytupczył gościu. Wow. Chciałeś serio mocno bijąc, nie wierzę, nie chciałem wtedy z nimi walczyć. No, a czy już po polskach, że tak powiem. No, a czy tych start kości już nic nie będzie. Mam już 43 szału, to będzie ostry spam duchami. Królewski wąż, jeden został wskrzeszony. Lecz są słabi, wow, czyli że całkiem mocni byli wcześniej. Skoro ciągle są słabi aż. Się nie dziwię, że z tymi oddziałami nie chciałem kiedyś walczyć, skoro są tak drewny. Nawet w tym momencie krik w liczebność wcale nie jest taka mała. Olbrzymia wprost. 1000 łuczników to koniec wojsku, to nie jest mało. Może ci było dużo więcej jeszcze chwilę temu. Miałem jeden wziąć szkiel, tylko moje łucznicy, które miałem jeszcze chyba. To czy sobie zbyt dobrze nie radzili z tymi szkielciakami. Wow! Smok pada. Zrypałem, smok pada. Ja pierdzielę, jak oni nawalają. Zaszło jak dobre smoki. Nie doceniłem tych wrogów. No i przyszło mi to smoki zapłacić. Oho, no ładnie. O. Dobra, co za małe cięcie, miałem na kurtkę szyjkę, tak powiem. Gra mi się zaltabowała. Trujący strzał. Dwa smoki stać się w taki sposób, a to już po prostu jest... Żal i ból. Tak powiem. Może przynajmniej nekromancję mógłby z jednego wskrzesienia. Bardzo wdzięczny.
Teraz trzeciego smoka stanu, będzie masakra. Nie bardzo nie dojdzie, bo to byłoby po prostu straszne. Pierwszej lokacji, jednej z pierwszych lokacji w grze stanie trzy smoki, to byłoby po prostu straszne. Kiedy aż... feel like pain. Się powiem, że zginę, bo tą dojdziemy do tego pierwszego ataku. Kręgę zblokujemy jak się tylko da. Bum. On już tam cię ucieknie. To ten panu tak. O Boże. Fajnie by wstrzysiło mi te dwa smoki. Bardzo wdzięczny, a to jest nieprawdopodobne. Niestety raczej. No, nawet nic mnie nie wstrzysiło, ale te smoki tak głupio straciłem. Ojeju, będę miał to do siebie za złe przez długi okres czasu pewnie jeszcze. Dobra, dużo chodzi o nie widzę, tutaj dalej mi się nie będzie chciało za bardzo iść, mi się wydaje. Więc chodźmy stąd za dwa smoki, tak stracić. O, to jest jakiś chodzi jest. No, pokażmy ten i ten, zapleczymy ten odcinek, mi się wydaje. Tutaj się jeszcze przyjdę po duchy szamany osobiście, poza wizją. I ludziska w kolejnym odcinku zajmiemy się wtedy już tym. Wtedy umarły, tak mi się wydaje, że to będzie dobre połączenie. Przejmowanie szału już. Uj, jest czwarty różnik, bo to jest 500. Ale mi się wydaje, że jakoś się da nadrobić mimo wszystko. Niestety walenie się duchy by nie opłacało. Właściwie duchy szkielety się nie opłacowały ze strzał. To bym walnął w tych uczników. W tych uczników. Mimo tego, że duchy otrzymałem więcej, to jednak ci uczniki są bardziej niebezpieczne w tym momencie dla mnie. Duchy też nie są całe, są te ulepszone duchy niestety. Moje duchy należą do dość OP jednostek. Nie wiem, czy to mówiłem kiedyś, czy nie. Gdyby miał Orion na nieumarłych, znaczy Orion nie ma, to właśnie miałbym pewno duchów w swojej armii, bo są potężne, straszne, są po prostu niezbalansowane, więc przy tym swoim redukcji obrażeń fizycznych są po prostu miażdżące duchy, że tak powiem. Są po prostu bez problemu wszystko rozwalać. O, krytyk. Jaki ładny krytyk w ogóle za tego damage'a. Aha. Może mówię zaklęcia, bo on zastrzała się idealnie w kaszyda. Bum. Wielu działamy, a teraz się wydaje, że to jest duży start nie będzie. A może i będą. 8 wężów to jest już tak mało. Czy walka na plus? Nie tak. No tak, na szczęście. Ale to ja ze smokami całkowicie mi tutaj wszystkie walki na minus automatycznie, że tak powiem, dała. Trochę mi też doświadczenia brakuje do poziomu, no ale cóż. Mi się wydaje, że już rzucamy poziom, jak tylko będziemy w kanionie umarłych za pierwszą walkę już z brzegu. Dobra. O, to ten czas jest bardzo mały akurat, będzie łatwo się go pozbyć. Ja tak kończę ci klasę, ale taki nadal oddziali, który za przyjemność. Wąż, czy wąż? Smok, czy cuda? Cuda nie widzę. No, ciebie już tak będziemy, to już praktycznie walka jest wygrana, bez większych strat. Tutaj podwójny strzał, może w tę większą grupę. To jest już żadna grupa nie jest na nas niebezpieczna, mi się wydaje. No, właśnie, spinę nawet. Tutaj jeszcze mogą coś działać, tak mi się wydaje, ale... jakieś astro, on przez trafić to raczej nie ma. Ja jeszcze smoka strzeliłem z tego postawy, może mnie żadne, że tak powiem. Gdzie piknął, bo tego nie było. Wszystko zwycięstwo. Idealny, pozytywny aspekt zakończy się odcinek, zwłaszcza po tym negatywnym aspekcie, że zginęły mi dwa smoki. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w King's Bounty Legenda. Jak powiedziałem wcześniej, dorekrutuję jednostki i spotkamy się już z super zwolnionymi szermanami i smokami w świecie śmierci. Póki co jednak, dzięki za obejrzenie i na razie.